Pinchana. 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 Hermanita, ¿dónde estás? Gdzie jesteś? Pero miren, patrzcie, quién está kogo acá, tu mamy. Santoyo. ¿Dónde está? Frío. Myślałaś, że zapomniałem? Dobre. Pinchana, nie pracuję już dla Italo Linaresa. Salud, hermanita. ¿Qué tal? Buen licor, ¿eh? Se ve que se aprende en gusto refinado trabajando con los ricos, ¿eh? Łatwo się przyzwyczaić do drogich trunków, kiedy pracuje się u bogatych. ¿Y eso? Nie pracujesz dla Linaresa? Dlaczego? Sprawy, staruszko, sprawy. Ale coś mnie interesuje. Co? Chcieli mnie zatrudnić do roboty, za którą bardzo dobrze mieli zapłacić. Nie przyjąłem jej, bo chcieli, żebym cię zabił. Co się stało? Dlaczego ci ludzie chcą cię sprzątnąć? Znam ich sekret. Sekret, za który można by wszystkich ich zamknąć. Jesteś cudowna, siostrzyczko. To znaczy, że mamy kopalnię złota, z której możemy czerpać. Ay, hermana querida. Hermana. Hola, mamá. Cześć, mamo. ¿Cómo te estás sintiendo? Jak się czujesz? Mal. Mal, hijo, mal. Źle. Ale teraz to nie jest ważne. Chcę cię o coś prosić. I mam nadzieję, że mi nie odmówisz. O co chodzi, mamo? Słuchaj. Obiecaj, że nigdy nie ożenisz się z Milagros Sarmiento. Abel nie przeżyje, gdyby tak się miało stać. Tak więc prawie nieboszczka ma do ciebie ostatnią prośbę. Mamo, proszę. Abel, proszę cię, błagam. Nie mogę umrzeć z takim zmartwieniem. Zgoda, mamo. Dobrze. Dobrze. Nie mogę odmówić spełnienia tego, o co mnie prosisz. Grecia Colmenares. I Raúl Taibo w filmie Namiętności. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate que anclado estoy, en tu corazón. Amor mío, quiero recorrer tu cuerpo.
si mis labios quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos? Quiero recorrer tu cuerpo de tus brazos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate, imagínate que mis manos son, mis manos son barcos de vapor. Reżyseria. Amor mío. Słucham. Buenos días, primo. Dzień dobry, kuzynie. Wiesz, jestem trochę na ciebie obrażona za to, co wczoraj zrobiłeś. Wczoraj? Co wczoraj? Leonor? Leonor? Leonor, jak ci nie wstyd? Od dzisiaj już nie jestem twoją ukochaną kuzynką. Nie rozumiem. Co się stało? A, już wiem. Wypiłem trochę. Ale nie pamiętam, co było potem. Wiesz, doprowadź się do porządku. Weź zimny prysznic i przyjdź do mnie. Zawsze byłeś moim ulubionym kuzynem i mam z tobą do pogadania. Śpi jak zabity. Jest taki śliczny. Milagros, naprawdę nie sprawia ci kłopotu? No skąd? Strasznie go lubię. Halo? Silvio? To ja, Leonor. Co słychać? Chciałabym się z tobą zobaczyć. Masz ochotę zjeść ze mną kolację? Nie zapraszam cię. No nie wiem. Nie jesteś sam? Nie. Rozumiem. Wróciła twoja żona? Nie, jestem z moim synem i osobą, która się nim opiekuje. To najwspanialsza kobieta na świecie. Przesada. Wiesz co? Nie będę czekała, aż wróci twoja żona, żeby poznać twojego syna i tę wspaniałą kobietę. Wpadnę do ciebie o 7. Mam nadzieję, że będziesz już gotów. Bo wiesz, że nigdy się nie spóźniam. Zgoda. Dobrze. Doskonale. Cześć. Co się stało? Nie, nic. Dlaczego? Wyglądasz na zdenerwowanego. No wiesz, osoba, która przed chwilą zadzwoniła, to jakby moja siostra. Znamy się od lat, pracujemy razem w teatrze. Więc zaprosiła mnie na kolację, ponieważ chce poznać mojego syna. Niech tylko się w nim nie zakocha. Ja jestem bardzo zazdrosną matką. Powinienem był odmówić. Za nic na świecie nie mogę zniszczyć mojego małżeństwa. Trudno zapomnieć, co było między mną i Leonor. Nie chcę, żebyś uważał, że jestem niesprawiedliwa albo zła. Dlatego właśnie to robię. Mama,
Mamo, przestańmy o tym mówić. Poprosiłaś mnie i obiecałem ci. Dlatego, że jak ci powiedziałam, nie chcę, żebyś uważał mnie za niesprawiedliwą. Musisz coś zrozumieć. Masz nazwisko, należysz do jednej z najlepszych rodzin w tym mieście. Więc dlaczego miałbyś się żenić ze służącą? Przecież Milagros Sarmiento zawsze była tylko tym. Pochodzi z bardzo ubogiej rodziny. Ona pracowała w naszej posiadłości. Wiem, masz rację, mamo. W sprawie nazwiska i społecznej ambicji zwróć uwagę, że ożeniłem się z Barbarą Montillo. Z nazwiskiem równie dużym jak nasze, należącym jak my do najważniejszych rodzin w Buenos. Barbara była dziwką. Sypiała z kim popadnie i nawet miała dziecko z innym mężczyzną. Nie ironizuj, nie zapominaj, co powiedział lekarz. Nie martw się, nigdy o tym nie zapomnę. Mam nadzieję. Bo myślę, że nigdy byś sobie nie wybaczył, że stało mi się coś strasznego. Proszę cię, mamo, zakończmy tę rozmowę. Dla mnie to jest bardzo niemiłe. Nie ożenię się z Milagros. Ale nie możesz mi zabronić, żebym ją kochał. A teraz, jeśli pozwolisz, mam wiele pracy w biurze. Do zobaczenia. Abel, jesteś przedziwny. Oskarżasz mnie, że cię nie kocham. A jeśli robię coś dla twojego dobra, nie rozumiesz tego. Powiedz o telefonie, który odebrałaś i ktoś przedstawił się jako Barbara. Tak. Juan myślał, że to Perla, ale to nie ona. Wtedy jej matka miała atak i wszyscy byli tam właśnie tylko tym przejęci. A kto to mógł być? Nie wiem. Powiedziałam ci. Zrobiła na mnie duże wrażenie. Wydawało mi się, że był to głos Barbary. Milagros, chcę cię zastraszyć. Nie możesz na to pozwolić. Barbara nie żyje. Wszyscy o tym wiedzą. Więc jak następnym razem do ciebie zadzwonią, roześmiej się i powiedz, że się nie zgadzasz. Witajcie. Jeśli opowiem wam o tym, co mnie spotkało, nie uwierzycie. Nawaliłem wczoraj Antoniecie, ale zaraz to wyjaśnię. Nie sądzę, żeby to było trudne, jak opowiem, co mnie spotkało. Tak? Usiądź, proszę. Nie wierzysz mi? Wybacz, to nie moja sprawa. Proszę, nie mieszaj mnie do tego. Porozmawiaj z Antonietą, spróbuj jej wytłumaczyć, przekonaj ją. Ja nic nie zrobiłem, po prostu zaspałem. To nie moja sprawa. Wiesz co? Wydaje mi się, że w drinku było coś dziwnego. To niemożliwe. Sam sobie go nalałem. I byłeś sam? Nie, była u mnie Perla. Obiecała, że jeśli się z nią napije, da mi spokój. I to ty jej zaproponowałeś drinka. Tak, ale tylko jednego. Nawet nie pamiętam, kiedy się rozebrałem i poszedłem do łóżka. Opowiedz to wszystko Antoniecie. Ja nie chcę o tym wiedzieć. Bardzo cię proszę. Zgoda. Umówiłem się teraz z kuzynką na śniadanie. Potem przyjdę porozmawiać z Antonietą. Spróbuj ją jakoś zatrzymać. Proszę cię bardzo. Nie wiem. Nie wiem, czy zdołam. Wiesz,
Mam wrażenie, że dzieje się tutaj coś dziwnego. Coś, co nie łączy się z tym, że zaspałem. Jak wrócę, porozmawiamy o tym. I chciałbym, żebyście były ze mną szczere. Na razie. Do widzenia. Wszystko słyszałam. Jak on śmie? Naprawdę, Milagros, jestem rozczarowana. Nie mogłem odmówić matce. Szantażuje mnie swoją chorobą. Wykorzystuję twoje poczucie winy, a ty nie masz powodu, by czuć się winnym. Już ci o tym mówiłem. Gdyby nie ta kłótnia z Italo, nic by się nie stało. To wszystko moja wina. Ona mnie kocha. I nawet nie wiesz, ile bym dał, żeby odzyskać jej uczucie. Żeby zlikwidować ten dystans między mną i Talem i Perlą. Que no estableciera diferencias entre Italo, Perla y yo. Eso lo entiendo. Nie sądzę, żebyś miał rację. Są rzeczy, których nie rozumiem. Chcesz się całe życie zadręczać? A jeśli któregoś dnia pani Martinie coś się stanie, czy tego sobie nie wybaczysz? To niesłychane, jak dobrze zdołałeś mnie poznać w tak krótkim czasie. Tak, wydaje się, że dobrze się rozumiemy. Natomiast Perla odrzuca mnie bez żadnego powodu. Zawsze, kiedy próbuje się do niej zbliżyć, zaprzyjaźnić się, odpowiada odmową. Ona, podobnie jak Italo i matka, widzą w tobie intruza, nieprzyjaciela, który zagraża ich terytorium. To prawda. Nic na to nie mogę poradzić. Ale jeśli chodzi o Milagros, mam nadzieję, że nie będziesz jej widywał. Tak. Tak będzie. Ale posłucham rady Milagros i zrobię jeszcze jedną próbę na ojcostwo. Doskonale. To przecież ja ci tak radziłem. W końcu przekonasz się, kto jest jego ojcem. Cześć. Nie wiedziałem, że cię tu zastanę. Przyszłam porozmawiać z Milagros. Dlaczego nie powiedziałaś służącej, żeby mnie zawołała? Już mówiłam. Jestem tu, żeby porozmawiać z Milagros. Pójdziesz ze mną na kawę? Nie jadłem jeszcze śniadania. Późno wróciłem z dyżuru. Luisin. Czy naprawdę chcesz się ze mną ożenić? Wiesz doskonale, że tak. Dobrze, zgadzam się. Ale stawiam warunek. Pobierzemy się natychmiast. Oczywiście. Oczywiście, kochanie. Nienawidzę leków. Bez nich nie wyjdziesz z tego. To niestety prawda. Chcesz, żebym przyniosła ci coś do jedzenia? Później. Proszę. Jak samopoczucie? Bez zmian. To leżenie wykańcza mnie. Za pozwoleniem, jeżeli będziesz czegoś potrzebować, czekam. Dobrze, Mariano, dziękuję. W czym problem? Czy przeszkadza pani zapach mojej wody kolońskiej?
Nie o to chodzi. Ale ten zapach jest mi znajomy od wielu lat. A czy to wspomnienie jest miłe, czy raczej nie? Manuel. Kim pan jest? Cóż to za pytanie? Myślałem, że nie jest już pani ciekawa. Właśnie. Proszę się nie denerwować, to zalecenie lekarza. Manuel. Dlaczego tak bardzo przypominasz mi Rolanda Gutierreza? A Rolando Gutierrez. Proszę. Por favor. Powiedz mi prawdę. Quiero la verdad. Así que quieres saber la verdad. Chce pani znać prawdę. Búsquela en el fondo. Proszę poszukać w głębi swojego serca. Tylko proszę uważać. To może być bardzo bolesne. Cześć. Witaj. Jestem tu, bo chcę, żebyś była pierwszą osobą, która się o tym dowie. Zrobię jeszcze jedną próbę na ojcostwo Abla. Chcę mieć pewność, czy jest moim synem. Pichana, zasnęłaś wczoraj i nie dowiedziałem się owego sekretu Linaresów. Możemy na tym nieźle zarobić, ale musisz mi powiedzieć, o co chodzi. Pomagałam przy porodzie Barbary, żony Abla Linaresa. Ta kobieta to jest zupełna wariatka, albo nie chciała urodzić dziecka. No to jak chciała go urodzić? No właśnie, ale to nie wszystko. Została znaleziona przez jednego z chłopów na wzgórzu podczas tej okropnej burzy. Uparła się bowiem pojechać tam konno, galopem. Spadła z konia i myślę, że tam właśnie straciła noworodka. Jak to straciła? Przecież dzieciak jest cały i zdrów. W tym właśnie sęk. Dziecko urodziło się martwe. A oni tej samej nocy mieli zdrowego noworodka. Pichana, czy dobrze cię zrozumiałem? Czy jesteś pewna? Jeśli chcesz wiedzieć, czy piłam. Tak, piłam, ale doskonale pamiętam. Dziecko urodziło się martwe. Oni chcieli zwalić winę na mnie, że miałam brudne ręce i takie tam głupstwa. Ty mnie znasz. Przecież ja nigdy nie myję rąk przed porodem. W takim razie, czyje to dziecko? Przecież tamtego nie wskrzesili. Jakiś czas temu był u mnie Juan. Pytał, jak urodził się syn jego siostry. Znam go. Co mu powiedziałaś? A cóż mogłam powiedzieć? Powiedziałam, że urodził się normalnie. Chyba nie zwariowałam, żeby mówić prawdę i pójść do więzienia. Myślę, że łatwo będzie dowiedzieć się, kto jest synem Abla Linaresa. Barbara zginęła w wypadku, a jej zamiary wobec ciebie nie były najlepsze. Ona sama chciała wyprawić cię na tamten świat. Ave Maria Purissima. O mój Boże. Ale co teraz zamierzasz zrobić? Czy nadal myślisz, że możemy na tym zarobić? Oczywiście, Pichana. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Cieszę się, że w końcu się zdecydowałeś. Ze względu na ciebie i na dziecko.
Quise que fueras la primera en saberlo. Chciałem, żebyś pierwsza o tym wiedziała. Gracias. Dziękuję. Negro, si... Jeżeli badanie si la prueba potwierdzi moje ojcostwo... ¿Qué pasa? To co? ¿Por qué te callas? Nic, muszę już iść. Chcesz zobaczyć dziecko? Nie. Myślę, że innym razem. Do widzenia. Adios. Do widzenia. Adios, amigo. Do widzenia, mój ukochany. Adios, mi amor. Powiedz mi, co się z tobą dzieje? Wciąż spoglądasz na zegarek. Nic nie jesz. Wygląda na to, że jesteś bardzo daleko. To prawda, mam problem z narzeczoną. I o co chodzi? Jaka ona jest? Jest wspaniała. Wyobrażam sobie, skoro udało jej się usiedlić ciebie. Chcę, żeby się poznała. Jesteś ciekaw mojego zdania? To nic nie zmieni. I tak zawsze robię to, co uważam za ważne. Dobrze. Pomimo twoich problemów, spędziłam z tobą miłe popołudnie. Muszę już iść. Tak jak zwykle zabiegana. Zawsze byłeś moim ulubionym krewnym. Czy jesteś tego pewna? Jestem pewna, że nie chcę być z Wiktorem. Ale tak szybko wychodzić za Luisina? Wydaje mi się, że powinnaś trochę poczekać. ¿Por qué no esperas un poco? ¿Esperar qué? Czekać? Que se me pase na co? Si no es rabia, aż mi przejdzie? Es dolor. On wyrządził mi krzywdę. Pero ja mu ufałam. Por un hombre que parecía tan sincero. Wyglądał na tak es uczciwego verdad. Mężczyznę. A mí me to prawda. Bien. Ja też się czuję oszukana. Pensé que era un buen hombre. Myślałam, że to que porządny człowiek. Que że cię kocha. Dlaczego on to zrobił? Nie bądź dzieckiem Milagros. Żaden mężczyzna nie idzie do łóżka z kobietą, jeżeli nie ma na to ochoty. Spróbuj z nim jednak porozmawiać. Nie, nie zrobię tego. Może ja z nim porozmawiam? Jak chcesz. Ale wiedz, że to nic nie zmieni. Wyjdę za Luisina. To postanowione. Mamo? Co się stało, synku? Powiedz, mamo. To ty vas a morir, no? Powiedz, że nie umrzesz, prawda? Oczywiście, że nie. Por supuesto que no. Todo esto es una... Ty tylko tak grasz, żeby przestraszyć Abla. Nie do końca, ale nie zostawisz mnie samego, prawda, że nie? Abel jest zły. To przez niego zachorowałaś. To on oddał nasz dom Manuelowi Gutierrezowi i siostrze. Ay.
Ítalo. No sabes cuánto me duele haber perdido. Jeżeli czegoś żałuję, to właśnie tego, że straciłam dom. Yo la voy a recuperar. Wiem, jak go odzyskać, panu. Yo la voy a recuperar. Przyrzekam ci, że ani Gutierrez, ani jego siostra nie będą się w nim panoszyć. Ni Gutierrez, ni la hermana van a disfrutar de esta casa. Te lo prometo. Przyrzekam ci to, mamo. ¿Cómo vas a poder hacer? A jak chcesz tego dokonać? Le voy a pegar fuego. Podłożę ogień. La voy a quemar con ellos. Podpalę dom i ich wszystkich razem z nim. Ten dom nie przejdzie w posiadanie Gutierrezów. Czemu jej nie zatrzymałaś? Nie chciała na ciebie czekać. Ona nie chce z tobą rozmawiać. Nie chce w ogóle cię widzieć. Ale dlaczego? Dlaczego? Przecież to, że zaspałem, nie jest powodem. Mówiłem ci, co się stało. Nie powiedziałeś wszystkiego, Wiktorze. Jak to nie? Czego nie powiedziałem? Antonieta była u ciebie w domu i widziała cię w łóżku z Perlą. Co? To niemożliwe. Byliście. Byliście tam razem, nadzy i przytuleni do siebie. Niesłychane. To nie może być prawdą. Ona nie mogła mi tego zrobić. Czego nie mogła zrobić? Kiedy miała na to czas? Rozumiem. To wtedy, gdy poprosiła mnie o trochę wody. O czym ty mówisz? To przebiegła żmija. Teraz wiem, dlaczego nie mogłem się rano obudzić. Nasypała mi czegoś do kieliszka. Tak to się skończyło. Wiktor, poczekaj. Jest coś, o czym musisz wiedzieć. Antonieta i Luisin mają się pobrać za kilka dni. To niemożliwe. Na pewno nie. Nie pozwolę na to. Antonieta wyjdzie za mnie. Przysięgam. Solo conmigo. Pomożesz mi? Milagros, proszę cię, pomóż mi. Proszę. Cześć, cześć. Dobrze się czujesz? Tak. Wyglądasz trochę dziwnie. Ach, to tylko wspomnienia. No i jak próba ojcostwa? Tak jak poprzednia. Potwierdzająca. Została tym razem zrobiona w innym miejscu. Ja jestem ojcem. Nie ma żadnych wątpliwości. Manuel to jest mój syn. Cóż za niespodzianka. Nie sądziłam, że mnie odwiedzisz.
Czy masz ochotę na drinka? Żebyś mi znowu czegoś dosypała? Nie rozumiem, o czym mówisz. Nie wiesz, o czym mówię. Wiesz doskonale. Jeżeli do tej pory nie wiesz, o co mi chodzi, to chyba jesteś ślepy. Podobasz mi się. Jak chcesz, żebym ci to powiedziała? Posłuchaj. Ożenię się z Antonietą. Kocham ją. I żadna z twoich sztuczek nie przeszkodzi temu. Jesteś pewien? Tak ci się zdaje. Nie sądzę, żebyś miał rację. Tak, jestem tego pewien. Nawet teraz sądzisz, że nie poradzę sobie? Powiem wprost. Zostaw mnie w spokoju, Perla. Nie chcę być niegrzeczny, ale jeżeli podoba mi się jakaś kobieta, to ja robię pierwszy krok. Jakiż ty jesteś staroświecki. Chcesz mieć inicjatywę? Wiesz co? Ma to swój urok. Czyni cię bardziej pociągającym. Tym bardziej mam ochotę cię uwieść. W dzisiejszych czasach kobiety mają te same, a nawet więcej praw niż mężczyźni. Podobasz mi się i na pewno łatwo nie dam za wygraną. Dość tego. Musisz uwierzyć. Łatwo się nie poddaje. Co zamierzasz w sytuacji, gdy Abelito okazał się być twoim synem? Zabieram go. To znaczy, że odbierzesz go nie tylko Silvio, ale także Milagros. Tak, tak właśnie zrobię. Dlaczego? Nie pozwolę, aby Juan był jego ojczymem tylko dlatego, że żeni się z Milagros. Tak, oczywiście, będziesz musiał jednak znaleźć matkę dla swojego syna. A dlaczego nie? No, oczywiście, ale lepiej byłoby, gdybyś się ożenił. Ożenić się? Nie zapominaj, co obiecałem matce. Tak. Tylko, że to jest niesprawiedliwe, żebyś pozostał starym kawalerem. Bo kiedy zmienisz zdanie, będzie już za późno. Ale ja kocham tylko jedną kobietę. I nie mógłbym dać szczęścia żadnej innej. A jeśli spotkałbyś kobietę, która by zaryzykowała, że po jakimś czasie ją pokochasz? Myślisz, że taka istnieje? Nie. Nawet ją znasz. Mam na myśli moją siostrę Danielę. Trudno nie zauważyć, jak bardzo się jej podobasz. Daniela to wspaniała kobieta, ale nie mógłbym się w niej zakochać. Ani w niej, ani w żadnej innej. Milagros jest częścią mnie samego. Nie Manuel. Nie mogę jej dać nadziei. Niech sama zrezygnuje. Ale pamiętaj, że jest bardzo uparta i niełatwo daje za wygraną. Wiedz o tym. Dobry wieczór. To pewnie ty jesteś tą niezwykłą kobietą, o której mówił Wiktor. Czy to pani Murillo? Mówmy sobie po imieniu. Mam na imię Lenor. I oczywiście to jest malutki Abel. Miał rację twój tatuś, że jesteś prześliczny. Usiądź proszę. A gdzie jest Silvio? Zaraz po niego pójdę.
ver. ¿Y tú quién te pareces? Do kogo on jest podobny? No te pareces ni a Barbara, ni a tu padre. Bo ani nie do Barbary, ani do taty. Leonor. Hola. Widziałaś już mojego syna? Sí. Tak, jest uroczy. Milagros też. Oboje są fantastyczni. A teraz pożegnaj się z tatusiem i z Leonor. Nie porwę go na długo, ale lepiej nie czekajcie na nas. Mamy sobie tyle do opowiedzenia. Do widzenia, kochanie. Do widzenia. Kochanie, nie chcę być podejrzliwa, ale wydaje mi się, że tej pani bardzo się twój tatuś podoba. Halo? Ondina. Tak, świetnie się czujemy. A ty jak się masz? To doskonale. Abelito rośnie jak na drożdżach. Nie, Silvia nie ma w domu. Przed chwilą wyszedł. Cóż za szkoda. Powiem mu, że dzwoniłaś. Tak, u niego wszystko dobrze. Przygotowuje się do przedstawienia. Tak, powiem, żeby zadzwonił. Cześć. Nie była zachwycona, że Silvia nie ma w domu. Już kilka razy dzwoni i nie może go zastać. Tak się dzieje od momentu, kiedy pojawiła się Leonor. Oby tylko nie stała się złym snem Ondiny. Imagínate. Wersja polska NBR Warszawa. Tekst Krzysztof Stypuła. Imagínate, que tu piel es mar, te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate que anclado estoy en tu corazón. Imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios.